Witam Was, nazywam się Marek Cypliński. Chciałem Wam powiedzieć o tym, jak spotkałem Jezusa. Przez cały czas, jak chodzisz po tej ziemi, toczy się bitwa. Bitwa o Twoje życie. Zapewniam Cię, że cokolwiek myślisz, jesteś tu na chwilę. Może Ci się wydawać, że masz bardzo dużo rzeczy jeszcze do zrobienia, ale jesteś tu tylko na chwilę. Wiesz, ja od dziecka byłem pewien, że musi być jakiś Bóg, jakiś jeden stwórca, ale widziałem, że urodziłem się w Polsce i Polska uczy mnie pewnych rzeczy, pewnych zasad moralnych, pewnej religii. Widziałem ludzi, którzy rodzą się w innych krajach i są uczeni czegoś innego. Ja pragnąłem poznać, co jest tą jedyną prawdą, jedynym Bogiem, tym, który jest realny i autentyczny. I wiesz, sprawdzałem różne religie i nigdzie nie znalazłem Boga. A w końcu, pewnego dnia w piwnicy zawołałem: jeśli Ty jesteś żywy i prawdziwy, ja potrzebuję Cię poznać. I tak spotkałem się z Jezusem. Wiesz, nie ma żadnej regułki, którą mógłbyś wypowiedzieć, żeby poznać Boga, żeby się z Nim pojednać. Ale możesz z serca swojego wyznać, jeśli masz takie pragnienie, bo Jezus, On poszedł za Ciebie na krzyż, tak bardzo Cię kocha i czeka, aż do Niego zawołasz. I gwarantuję Ci, że On Ci odpowie tak, jak mi odpowiedział. Jest napisane w Słowie Bożym, że jeśli ustami swoimi wyznasz i w sercu uwierzysz, będziesz zbawiony. Co znaczy, że wyznasz swoimi ustami? To znaczy, że to, co masz w sercu, tym zawołasz do Boga. Ja tak zrobiłem i poznałem Go. I wiesz, byłem osobą, która była zlękniona. Miałem depresję i nerwicę i nie radziłem sobie w życiu. I kiedy przyszedł Jezus w jednej chwili, uwolnił mnie i uzdrowił z tej depresji i z nerwicy i wywrócił moje życie do góry nogami. I ludzie szukają dzisiaj poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w małżeństwach, w pieniądzach, w pracy i w innych rzeczach. Ale to wszystko jest tak naprawdę nietrwałe. Ja dzisiaj znalazłem poczucie bezpieczeństwa w moim Bogu, w Jezusie Chrystusie. I chcę Ci powiedzieć o tym, że On poszedł na krzyż za grzech. Nie za jakiś zbiór grzechów i tak dalej, bo nie chodzi o to, abyś był dobrym człowiekiem. On poszedł za jeden grzech, za niezależność od Boga. Chcę Ci powiedzieć, że nie możesz pojednać się z Bogiem inaczej, tylko przez Jezusa. Wystarczy zrobić jeden krok. Wystarczy zrobić jeden krok w stronę Jezusa, aby pojednać się z Bogiem w jednej chwili.